jest bardzo wcześnie rano, więc pokażemy Wam kilka ciekawych samochodów. Widzicie, jest jeszcze totalnie pusto, wszyscy jeszcze śpią, więc jest okazja, żeby na spokojnie sobie pooglądać. Actros, ciekawie zrobiony, ciekawa kolorystyka, czarno-biało, fajnie się wszystko komponuje. Tu nieco coś z klasyków. Mercedes 1944, również bardzo ładnie odnowiony. Zwróćcie uwagę na ramę, zbiorniki. Tutaj amunicja została wystrzelana. Scania seria 4. W kameleonie. Kiedyś u nas w kraju też ktoś miał chyba podobnie pomalowaną. No i tutaj są nieco ze Skandynawii, Scania 141. Bardzo ładnie zrobiony egzemplarz. Również jeżeli chodzi o wykończenie, to wiele samochodów mogłoby wzorować się na tym. Samochodów jak samochodów, ludzi, którzy je remontują, restaurują. Dbałość o szczegóły przede wszystkim. To samo zabudowa, super zrobiona. No, jeden z lepszych samochodów. Obok również mamy pojazd znany imprez, również Scania, również V8, tylko kilka dekad młodsza. Fajny zestaw z niskopodwoziówką. Obok kolejna Scania Torpeda 143, zrobiona trochę na styl amerykański, z wielkim sliperem. Ciekawą ma naczepę, ktoś sobie zrobił taki domek i normalnie może na nim sobie biwakować. Bardzo fajne rozwiązanie na zloty. Tutaj widać, że ten samochód po odbudowie, po tuningu trochę już przejeździł. No ale to jest normalne, jak się jeździ, to się wszystko zużywa. Obok kolejna Scania 143. Razem ze Szwajcarii. Szwajcaria ogólnie prezentuje bardzo, bardzo dopracowane samochody. Starsi użytkownicy pewnie pamiętają te zderzaki. Swego czasu bardzo popularne były. No, zestaw jest super. Jak fajnie skrzynki zrobione. No ciekawe, ciekawe. Obok już dużo nowszy samochód Mantę GA, ale również całkiem fajnie zachowany. Obok coś, co nas bardziej interesuje. Dużo starszy model.
ciekawym ładunkiem. No fajnie, fajnie. Seria czwarta. Seria czwarta również. Często pytacie o taki napis z wcześniejszych modeli. Tak to mniej więcej wygląda. Całkiem spoko. Troszkę inna czcionka. Coś innego niż to, co standard oferuje. Również ciekawa skania, bardzo prosto zrobiona, ale tak czysto, schludnie, ze smakiem. No i tu również pojazd znany wielu bywalcom z lotów. Sofia Bristina. Bardzo ciekawa, oryginalna zabudowa. To właśnie podoba mi się u nich, że działają nieszablonowo. Jasne, niektóre elementy są tak jakby uniwersalne, wiadomo, talmu, mdle i tak dalej, ale taki zderzak, taki kangur, w ten sposób choćby zainspirowanie się osłonami na reflektory. No coś innego. Nie wszystko na jedno kopyto. To właśnie u Skandynawów można zaobserwować. W międzyczasie pewnie słyszycie aparat. Wychodzę i zdjęcia sobie również robię. Je będziecie mogli w osobnym miejscu zobaczyć. Nie tylko na naszym YouTubie, ale i na blogu. Ale o tym informacji więcej nie mam. No i tu jest samochód, tu jest zestaw, który moim zdaniem jest numerem 1 na tym zlocie. Od Szwajcarów. Kirchen. Poziom wykonania, poziom po prostu wykończenia tego wszystkiego, to jest absolutny sztos. Patrzcie tutaj. Wszystko, wszystko jak nowe. Totalnie, naczepa, zawiasy, boki, odboje, skrzynka na akumulatory. Skrzynka narzędziowa, zbiorniki, klin, osłona tylnika, osłona termiczna, przewody. Naprawdę, tak zrobionego samochodu chyba jeszcze nie widziałem. Super stan. To bardzo mili ludzie też. Mamy więcej przebitek z tego samochodu, także z wieczora. Zaraz po przyjeździe. No jest sztos. F16 zatem i silnik nie byle jaki. No zwróćcie uwagę, tutaj nie zastosowano typowo gyle, tylko inne obrysówki. Na środku za to 3 razy talmu. Też ciekawe rozwiązanie. No ale patrzcie tu. To wszystko jest nowe. Zrobione z taką dbałością. Wszystko nówka sztuka. Najlepsze jest tutaj.
Patrzcie, obudowa filtra powietrza. Wszystko super wykończone, zbiorniki. No i zbiornik w sumie jeden. No nie, jak dla mnie bomba. Patrzcie, pompka podnoszenia kabiny z naklejkami Webasto. To wszystko po prostu sprawia wrażenie, jakby samochód był nowy i dopiero co opuścił fabrykę. No tutaj livestock. Dobrze, ciekawa kolorystyka, bardzo, bardzo fajnie to leży. Mało spotykanie połączone ciemnego, zielonego z czerwonym. Kiedyś, dekady temu, częściej zdarzały się takie kombinacje kolorystyczne. Teraz bardzo rzadko. A tu mamy reprezentanta z Włoch. Zabudowa pod szybie, drewki, bardzo mało chromów, jak na styl włoski. Tutaj ktoś mocno chciał podkreślić, jakiej firmy ma opony. Zaraz przyjrzymy się temu bliżej. No nie, koncepcja ciekawa. I patrzcie, tutaj też mamy w ofercie, wam to przedstawimy nieco szerzej niedługo. To jest osłona z nierdzewki, która została pomalowana po prostu w kolor. I patrzcie, jak to fajnie wygląda. Tego typu osłony możecie mieć naprawdę za ułamek ceny tych stworzywa, a efekt jest, no powiedziałbym, czasami lepszy nawet niż tworzywa. Zwiększa możliwość po prostu, jeżeli chodzi o kształty i tak dalej, i tak dalej. W sensie, no może o kształty nie, ale prościej jest wykonać po prostu inny model. Łatwiej jest go wdrożyć do oferty, do produkcji. Również reprezentant Włoch. Najmniej patrząc na rejestrację, historii tej firmy nie znamy. Aha, no i mieliśmy te opony pokazać. Mocno, mocno podkreślone. Rurowanie pod kabinę, też takie posiadamy u siebie. Bardzo fajnie w kolorze to leży. Tego typu obrysówki też u nas dostaniecie. Bardzo prosto montowane, wystarczy zrobić 3 otwory. Dwie na szpilki, jedną na przepuszczenie przewodów. Bardzo prosty i szybki montaż. Nowy DAF, ale na razie praktycznie seria. Tutaj ciekawe tkania, zrobione zabudowy. O, i tutaj wam pokażę też tą osłonę. Widzicie? Całkiem spoko, naprawdę. U nas takie coś możecie dostać za około 1000 zł. Oczywiście wykonane ze stali nierdzewnej do lakierowania. Plus jest tego taki, że nie zardzewieje. Pytacie o coś takiego, ale z czarnej blachy. No nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu. Ochrona przed korozją to jest bez porównania. A różnica w cenie wcale nie byłaby jakaś kolosalna. Materiał materiałem, ale robocze godziny też się liczą. Tutaj również bardzo ładna skania. Prosta, schludna.
podobne kompozycje kolorystyczne w Polsce również możemy spotkać u pewnego właściciela małej firmy. Ładnie, ładnie to tutaj siedzi. Tyle, patrzcie, jak są montowane na wcisk. Całkiem spoko to wygląda. Tutaj wersja LED-owa. Proszę przezroczystych stron. No i tak to w skali stopnia wygląda. Pod lusterkiem. Często pytacie o montaż, tak to wygląda. Również na wcisk. Powiem wam, że na wcisk chyba jest najlepsza metoda na montaż tej krótkiej lampy. Wygląda to niemal jak jakaś fabryczna lampa. Nie widać żadnych mocowań, uchwytów. A o to w tym chodzi. Nie żeby kable sobie gdzieś tam zwisały. Podstawki, no w tym wypadku, bo kable to łatwo jest tutaj schować. No to kolejna Scania. Tu już nieco airbrusha dodane. Fajnie też airbrush, trochę zapomniana metoda zdobienia, ale w Niemczech popularna. Zwłaszcza w latach 90. Pytacie, jakie lampy ktoś montuje, oryginał czy zamiennik? No w tym przypadku oryginał Hela. Spoko sprzęt. Ciekawie prezentuje się też ten MAN. Co prawda kabina pusta, tylko trochę gdzieś tam. Mam tutaj plastiki w zderzaku, żółto domalowane i tak dalej. Głównie się to wszystko skupiło, kangur, maner, oświetlenie. Ale fajnie to wszystko wyszło, fajnie. Widzicie, dużo też jest takich samochodów prościejszych, ale raczej schludnych i zadbanych. Nie wszystkie przeszły metamorfozę za grube miliony. Kolorystyka jak pewna firma na R, której nazwy w pewnych kręgach nie wolno w Polsce wymawiać. Coś spod gabarytów. I tutaj mam osłona podszybia. U nas też taką dostaniecie. To jest akurat TGS. Zatem ona jest troszkę węższa. Ale do TGX-a dostaniecie u nas praktycznie od ręki. Kolejna Scania. Mały silnik 9-litrowy. Niektórzy wolą tak. Czasami po prostu łatwiej jest dostać jakiś ciekawy egzemplarz w lepszym stanie. Ale z nie takim silnikiem, jak to niektórzy mówią. Podobną rok temu około przymierzaliśmy się do kupna, tylko miała krótką kabinę i była to seria druga, 112, ale niestety temat z pewnych względów nie wypalił. Niektórzy się śmieją, że taki uchwyt do wejścia to takie jak w toalecie. A tutaj mamy chyba jedynego reprezentanta z Polski.
piątek się zjawił, już takim późniejszym wieczorem. Tutaj bardzo, bardzo ciekawy sprzęt Volvo. Również zrobione tak prosto, studnie. Czysto przede wszystkim. Zwróćcie uwagę, co jest na dachu, na bagażniku. Narty stare, drewniane. Skrzynka po piwie. Pytacie czasem właśnie to ze sposób montażu w H4. No tu akurat w H5. Możecie sobie popatrzeć. Zabudowa fajnie wykonana. Tłumiki. No coś innego. To jest coś innego. Idziemy dalej. Troszkę nie po kolei idziemy, ale już tak zaczęliśmy. Tak będziemy kończyć. United Kingdom Express. Czarny z białym ogólnie fajnie leży. Na mnie no w moim guście jest. Prosto w studnia. Wystarczająco. Tutaj widać, impreza wczoraj była. I również patrzcie na tą osłonę. Bardzo dużo osłon wykonanych z nierdzewki. Po prostu polakierowanych. To naprawdę fajnie wygląda. Nowy manik. Scania, Scania. No, znów czarny z białym. Ciekawy Actros. Trochę może być słabo słychać, bo praktycznie w samej autostradzie jesteśmy. Również taki styl, raczej nie polski. Czarna rura, 3 LED bary krótkie, baner, zwróćcie uwagę na osłonę. No, coś innego. Seria czwarta, która raczej dopiero będzie robiona. No myślę, że tak, ktoś po prostu podstawił samochód i pewnie za rok troszkę dłużej zjawi się ze zrobionym projektem. A tu kolejny bardzo ciekawy egzemplarz. Bardzo stary skami. Zwróćcie uwagę, co tu jest zrobione. Idę najpierw naprzód, żeby było bardziej wiadomo, o czym rozmawiamy. 41 dziób, typowy taki styl lat 70. Patrzcie te tabliczki, banery, kaczka, małe Michelinki na lustrach. Fajny sprzęt naprawdę. Patrzcie na wycieraczki reflektorów. No jakie to mogą być lata? Po siebie nie poznamy.
troszkę więcej standardu. Idziemy dalej. Iveco na gaz. LNG Power. Czasami może widzicie, że kamera w dziwnym miejscu ląduje, ale to przez to, że na bieżąco robię te zdjęcia. Ale weźmiemy wam, puścimy przebitki. Trochę czarnej klasyki. Troszkę manów. Marka zdecydowanie bardziej popularna niż u nas. Ciekawy sprzęt. Tu będzie słabo słychać, bo patrzcie, jesteśmy przy samej autostradzie. Mniejszej motoryzacji. Time jest, Kangur jest, halogeny są, tabliczka, midebusy, red lighty. Typówka niemiecka, styl sprzed lat, krajobraz. Takie połowa lat 2000. U nas w Polsce też był taki epizod, że w Erbrus dużo ludzi poszło. Nowy man w czarnym macie z czerwonymi dodatkami. Odważnie ktoś poszedł. Również osłona w tym samym stylu. Nierdzewka polakierowana. Się mówię nierdzewka, domniemam, że to ktoś zrobił z nierdzewki, bo raczej no, sensu zrobienia tego z czarnej blachy nie ma. Ryflowana blacha, na ryflach, na lamelach nic nie poprzecierane, tak ktoś wolał sobie co zostawić. Czerwoniutka rama, z tyłu w taki sposób zabudowana ściana. A no i nowy manik na kamerach, luster brak, gdzie uszy wieszać, ucho pod kamerkę. A tutaj Iveco Mobilus. Ziemienia. Praktycznie każdy co przyjeżdżał, no może nie każdy, ale duża część, prosto na myjkę, przemyć samochód. Fajne rozwiązanie. Borussia. Stoi przy wjeździe na mejnie. Rozkładają się. No ten ostatni to rodak raczej na pauzę oczywiście.
tutaj z Belgii, seria trzecia. Tutaj motyw znany Polakom, tylko na nieco innej ciężarówce i w nieco innym stylu i wydaniu, mianowicie epoka lodowcowa. No. Całość na czepu. Tutaj dzisiaj jest na spokojnie, można fajnie pokazać, jak wygląda zameldowanie podczas przyjazdu. Tutaj stoi taka Scania, duży napis, meldung, każdy rozumie, skąd by nie przyjechał. I wczoraj tutaj na zabudowie po prostu siedziały panie, miały uchyloną plandekę i kierowca podjeżdżał bliziutko. Sprawa przez szybę była załatwiana bez wychodzenia z kabiny. Przeciwsłoneczną, bardzo anturażową, tak to nazwijmy. Ciekawy sposób wygląda lakier. Nie wiem, czy widzicie tą strukturę, tego tutaj normalnie widać. Dość prosto i pomysłowo sobie zrobił takiego styla. O, klapa nowa. No, ale pomysł to śmiały. Cały zestaw generalnie na wypasie.